W dzisiejszym świecie uwielbienie swojego życia i siebie samego jest wyjątkowo destrukcyjnym narzędziem. Wszystko na już i w tym momencie. Totalne wygodnictwo, pełna kontrola nad wszystkim i poczucie wielkiej władzy dzięki dobrom, które ciągle pragniemy mnożyć. I dalej stres, rozwody, depresja i poczucie, że czas na ziemi zaraz się skończy, a my nie możemy generować żadnego szczęścia ani wypełnić pustki, która w nas jest. Otóż możemy. Jak? Zacznijmy pomagać drugiemu człowiekowi. Służyć Jezusowi. Ktoś powie, że to nie jest łatwe. Nie jest. Na dobry początek pamiętajmy o jednym. Na pewno ktoś potrzebuje naszej pomocy. Właśnie Ci o tym powiedziałem, więc już wiesz, że tak jest. Teraz ruch należy do Ciebie.